początek spotkania z Hydrotrakiem Radom cokolwiek nerwowy. Na kar pewnie wielomiesięcznego rozbratu z ligowym graniem trzeba to położyć. Myślę, że tak. No pierwsze 5-6 minut faktycznie nie mieliśmy piłki, natomiast cała pierwsza połowa w naszym mniemaniu bardzo dobra i zdominowaliśmy przeciwnika praktycznie nie oddali ani jednego strzału w pierwszej połowie, praktycznie nie mieli żadnej akcji, więc pierwsza super, druga dużo już słabsza i trzeba wyciągnąć po tej drugiej połowie wnioski i zastanowić się skąd tak się stało. Oba zespoły trochę zaniechały kanonów taktycznych. Trochę tak, natomiast jak to mówią 2-0 jest to takim wynikiem, który usypia. No i do dzisiaj stało się również z nami, więc tą drugą połowę przespaliśmy i dobrze, że szliśmy przed nią bramkę i ona już załatwiała to spotkanie. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że trener dysponuje całkiem sporym wachlarzem personalnym. Tak, no ławkę mamy bardzo długą i bardzo silną, więc to cieszy, bo czym dłużej będzie trwał runda, a później cały sezon, to myślę, że to będzie klucz, jeśli chodzi o ławkę naszego zespołu. Zatem gratulujemy 3 punktów zdobytych kosztem Radomianek. Dziękuję. Wojskowe odczucia po wielomiesięcznej przerwie. Jak się grało, Kasiu? Pierwsza połowa myślę, że lepiej niż druga. Drugą nas trochę przycisnęły. No ale okej. Lepiej tego początku chyba nie mogliśmy sobie wyobrazić, nie? No, w porównaniu do ubiegłego sezonu to start całkiem. No myślę, że tak. Królowa asyst w dzisiejszym meczu. No to dopiero pierwszy mecz, także oby tak dalej. Forma, rozumiem, pójdzie w górę. Z biegiem sezonu oczywiście, mam taką nadzieję. A za tydzień spotkanie ze Stomilakami Olsztyn? No, tak. Okazja do odświeżenia starych znajomości? Ciężko się będzie grało, nie powiem, ale mam nadzieję, że mimo to wygramy. Utrzymujecie nadal kontakt z Agnieszką Franaszek? Oczywiście. Cieszy się na spotkanie z koleżanką? Oczywiście, jakaś kawa czy coś po meczu na pewno będzie. Ale na wojsku nie będzie zmiły. No nie.